relaxing the tension in your body for the next few breaths. Hej, witam Was już w nowym roku. Dla mnie, szczerze mówiąc, zaczął się tak sobie. Pogoda jest beznadziejna, a ja przez kilka ostatnich dni czułam się trochę tak niewyraźnie. Miałam wrażenie, że coś mnie bierze, ale dzisiaj jest mi już lepiej. Nadal pada deszcz, niestety. Za to nienawidzę północnej Europy. To jeszcze nawet nie jest północ. Co dopiero tam się dzieje. Ale marzy mi się jakiś ciepły kraj. Rano poszłam pobiegać, zawsze daje mi to taki zastrzyk energii. Od razu bardziej chce się żyć. Słuchałam sobie też takiej jakiejś, nie wiem, hiszpańskiej muzyki przyspieszonej. To też mnie trochę wprawiło w lepszy nastrój, tak bardziej zmotywowało, bo jest dosyć szybka po prostu i taka energiczna. Więc mój nowy rok był w sumie taki mega dziwny. W ogóle obudziłam się 1 stycznia, jakby sam nowy rok o północy równo do toalety. Tak 0000. To jest trochę creepy. Akurat zaczęły się wtedy fajerwerki i miałam okazję zobaczyć, bo tak to już poszłam spać. Nie chciało mi się w sumie czekać. Bardzo ładne były zresztą. A potem trochę było gorzej, bo zaczęłam się tak średnio czuć. Pogoda się zepsuła. Jeszcze trochę mnie dobiła nauka. Tą maturę, co sobie pisałam, w sumie na razie jeszcze dla fanu, udało mi się ją zrobić na 78%, więc no tak sobie, może być. Jako że dzisiaj tak w sumie wracam do żywych po tych 3 dniach, bo dzisiaj jest 4 stycznia, czwartek, to zaczynam dzień od takich przyjemnych rzeczy. Poszłam pobiegać, zrobiłam journaling, poplanowałam, poczytałam trochę. Teraz jestem w sumie już trochę głodna, więc będę szła coś sobie zrobić do jedzenia. Do zobaczenia w kuchni. Zrobiłam sobie dzisiaj na obiad taką sałatkę z komosą ryżową, rukolą, tofu, ciecierzycą, a jako takie warzywo bardziej soczyste dałam sobie ogórki kiszone. Wczoraj też je jadłam. Ostatnio nie mogę znaleźć za bardzo ciekawych warzyw w warzywniakach. Totalnie nie ma już sezonu na nic. A akurat jest jeszcze mnóstwo pokiszonych różnych ogórków i innych przetworów, więc teraz będę to chyba głównie jadła. Trochę się już zmęczyłam. Za jakiś czas zrobię sobie przerwę i wyjdę do apteki odebrać trany, bo są zamówione. Przy okazji będę miała chwilę spacerku, bo to niedaleko. Chyba już nie pada. Mam nadzieję, że nie zacznie zaraz. Ale jeszcze chcę skończyć całkowicie tą prezentację o potencjałach błonowych i neuronach, więc... Hej, jest piątek. Ja dzisiaj zaczęłam dzień od sprzątania. Zresztą tak jak co tydzień, w piątki sprzątam. Już w sumie skończyłam, jest czyściutko. Zaraz idę na fizjoterapię i na razie w sumie to tyle. Potem będę się uczyła, tak standardowo. Odrosły mi już włosy. W sensie byłam u fryzjera chyba przed świętami. A już muszę znowu podpinać grzywkę, bardzo szybko mi urosły. Takie żółte spineczki sobie zapięłam, żeby było radośnie. Jak zobaczyłam prognozę pogody na najbliższe kilka dni, to się załamałam. Będzie strasznie mroźno, ja nienawidzę mrozu, naprawdę. Thank you.
jest już wieczór i ja w sumie cały dzień się uczyłam, takie życie. Teraz mam ochotę zrobić taką medytację, coś takiego, relaksację. Ostatnio jak byłam na fizjoterapii, to pani poleciła mi właśnie sobie wykonywać takie coś, bo bardzo mocno mi się spina odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa. Powiedziała, że właśnie tego typu relaksacje mogą mi pomóc pozbyć się tego nadmiernego napięcia mięśniowego i lepiej zapanować nad swoim ciałem, więc czemu nie spróbować, szczególnie, że teraz są te mrozy, a przez niską temperaturę bardzo mocno mi się jednak spina ciało. Nie jestem w stanie tego za bardzo kontrolować i wystarczy, że nawet pomyślę, że jest zimno na dworze i już mi się tak trochę spina wszystko. To było bardzo, bardzo przyjemne. Czuję się o wiele lepiej, tak lżej i przyjemniej. Myślę, że to będzie już tyle w tym vlogu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.